Minutes. Ancient Minutes. Jeszcze przedłużamy to długo 7 lutego. Nie no, już nie może zostańmy przy tym, co to jest. No dobra, 4 to i tak jest. A to sobie zrobimy coś, żebyśmy wiedzieli. O. Będzie go tu się. No i teraz jest ok, jak satysfakcja? No to już pomału rośnie, no. Że wzrośnie na tyle, że w końcu zacznę wyrabiać. Na razie to tak średnio to widzę, mało strasznie lotów zaplanowane. Dlatego pewnie się nie opóźniają w ogóle. To jak tam sprzedaże? To dobrze, to dobrze. Tu, no i patrz, jeszcze się wyrobię. Dym. A, 5000 to już bonus. Dla mnie to jest dużo. Jak tutaj ta moja restauracja? A, bo oni tutaj jeszcze nic nie wybudowali, no super. A, bo tutaj było, a z tymi krzesłami na przykład piszą. Czy jeszcze, żeby to chcieli wybudować jakoś? Czemu oni tyle nie budują? Czy olali to zupełnie? Ten botnik niby też się w to wliczy, nie wiem. Poczekajmy w takim razie, aż to wybudują. Nie wiem, na razie niech budują na projekcie. Znaczy nie. Budują na projekcie, ale ja to żebym. Nie sprzedają na projekcie, o to chciałem ująć. Tło przyjazność personelu rośnie, lotnicza opłata eksploatacyjne są dobrze, jakość terminala. Cały czas nic prawie nie zrobiłem z tym. A to cały czas cisza i spokój, nic się nie dzieje, tutaj też nic nie budują. Łączę, co jest nie tak z tymi budowlańcami. Cześć, gościu. A to ja tu pusta. Też nikomu się to nie. Ile ja ich tu jeszcze mogę? No to weź jeszcze tutaj z 50 kolejnych i będzie 100 u nas. A, zrobiłem zatrudnienie wszystkich. No to jednak 70. Stówę chcę mieć u siebie. Pracujący i wykonawców mniej. Więc
więcej to ja ich nie potrzebuję niż to, co do nich zadzwoniłem. Gdyby mogli tu w końcu wysiąść, no właśnie, i zacząć pracować. I zrobić tak, aby może... O, ten tu pracuje, ale żeby ten sklep... Tak, żeby zacząć pracować. Bo ci tu na semiata sprzedają. I drzwi sobie otwierają, których tam nie ma. Ja nie rozumiem tego. Ale nikt tu nie chce kupować, póki co. Bo w sumie się nie dziwię, bo nawet wlady nie ma, żeby mogli coś kupić. A ci przyszli. O, i tu w końcu zaczęli pracować. O, tutaj dach jest, a fundamentu nie ma. Też nieźle. Ale tu musiało być piętro, że ja tu mógł rękawy zrobić, będzie tu schodami się będę pchał. A jeszcze w Rehalu? No w Rehalu też to czasami schodami podjeżdżę. Chociaż wiecie, jak to wygląda. W tej grze oczywiście. Nie zawsze to chce funkcjonować, to jakby się chciało, żeby to funkcjonowało. Bo tu jest coraz więcej lotów dostępnych. Mało zaczynamy wypełniać grafiki. Następnymi lotami. Coś mi wyskoczyło, że coś jest opóźnione znowu. Proszę się nie opóźniać. Dziękuję. Za mało tych autobusów, no ja. Autobusy, no posiadam 8 osób. No. Może będzie okej. Mam taką nadzieję osobistą. A jeszcze sprawdźmy pracowników. Woźny jest za mały. Panie, zatrudnimy pana woźnego. O, tu mamy mistrza woźnego. Jeszcze tu jest więcej mistrzów woźnych? O, jeszcze jeden. Dobrze, nie trzeba szkolić. Jest mistrzem w ruszaniu miotłą. Nie musi być wyszkolony już wer. No dobra, wykorzystujemy miejsce jak najbardziej. Chyba, że tu ewentualnie skrócić ten korytarz i to spuścić tylko cienko. Nie wiem, jak to będzie wyglądać z tymi dużymi stanowiskami. Nie pasturzy. To dotyczy teraz nie wyjdzie do tego samego poziomu. A żeby to 3 stanowiska. Czyli będzie 6 stanowisk na duże samoloty. Ciekawe co nie? Będzie idealnie. O, tu mi już w końcu te zrobili. No i idę wyt... Nie wierzę, normalnie wróci. I że oczywiście.
Jeszcze jeden. Weź to medium, może się opóźniać. No już się nie opóźni. Od lata nie działa? Dobrze. Przy tych minusowych temperaturach to będzie terminal. Ja się muszę jeszcze zastanowić, gdzie tutaj zrobić całą ścieżkę serwisową. I myślę... O, skończył się. 4 gwiazdki. Dobra, Travels Shop, niech będzie. A tu góra? Góra pracuje. Czy tutaj tylko 2? Czy aż tu ladzi zaczyna mieć tych miejsca? Ekonomia, zarabiam coś? Mało. Mało. Bardzo mało. Pewnie przestaję zarabiać, ciekawe czemu. Bo linie lotnicze nie chcą mnie. Cały czas to utrzymują, że mnie nie chcą. A rękiem to zrobię międzynarodówki. Dobrze, może od razu przejdziemy jeszcze do konkretów. Tu będzie stało to. Tu będzie jeszcze 5 przerwy. Tu będzie stało jeszcze jedno to. Będzie to dotąd. I tu będzie jeszcze jeden terminal. Wchodzący w tą. W kontrolę zmian bezpieczeństwa. Czyli gdzieś tu będzie jeszcze taki korytarz strefy niestrzeżonej. Znaczy strzeżonej, ale wiecie. Między tym. Tu jeszcze będą międzynarodówki i tu już zrobimy same narodowe loty. Tak. Tak, tam będzie. Ustawimy tutaj, nie wiem, jeszcze z 3 tam, nie wiem, czy 4. Znaczy nie 3, 4, bo to jeszcze będzie 4, 5, nie 8, szło. Będzie dużo tych narodowych. A nie, to tu jeszcze dorobimy jeden pas. Jeden będzie do lądowania, a drugi będzie do startowania i ten. Jakby się nie wyrabiali oczywiście. A jak to niby są dwa oddzielne pasy, a oni tak na jednym przez cały czas. Ale patrzcie, nie ma, o dziwo, opóźni. To mnie bardzo zastanawia. Coś jest z tym stało, że nie ma opóźnień. W takim razie wytrenujemy trochę pracowników. A pasażerowie są wybredni na temat pracowników, tak wam powiem. W tej grze z tego co widzę.
Dobra, zmniejszajmy to. Dobra, wszyscy są wytrenowani, wszyscy. Dobra, operacje. To nic, oczywiście woźni brakuje znowuż. Pojazdów. Miastok. 5. To już się chociaż nie opóźnia. Tam od razu trzeba będzie zrobić wszystkie usługi, jakie będą potrzebne. Więc i odbiory bagaży, i takie rzeczy, więc no. Jest zaawansowana robota już. Ja nie wiem, czy to będzie na tym najwodle, numer 5 z tej gry. No, nie wiem. Powątpiewałbym w to. Bardzo mocno. Chociaż miało być. Nie powiem, że nie, bo miało. Dobra, tu fundament broni. Tu fundament broni do kołowania. Już pomału to zaczyna jakoś wyglądać. Tu oczywiście stoją jak zawsze, nic się nie zmieniło. Do odlatania jadą zapewne, nie? Na pas startowy, o dziwo, skorzystają też i z niego. Bardzo się cieszę z tego faktu. Ten tu zrobił objazd do drogi do kołowania. Nie, on do stanowiska lecił. Twojego po prostu. Ma status lotniska. A, to już tu byliśmy przecież nieraz. W statusie. Dobra, pracownicy się wyrabiają, tu się wyrabia. No a w gaz może jest trochę na obciążeniu. Nie nas, czy to jeden najbardziej interesuje. Dobra, magazyn paliwa. Czy potrzebuje magazyn paliwa średni? Kasę pochylną zrobimy. I paliwo Maverick. A, bo ja nie mam tych wolnych. Dobra, koszty utrzymań. Koszty wykonania projektu. No bo ja bym z personelu więcej zatrudnił. Raz, dwa, trzy. Odrzuć. Odrzuć się raz. Dwa. Trzy. Jeszcze jeden. No dobra. Trenuj. Trenuj. Trzy. Cztery. Pięć. I sześć. Dobra. Przechodzimy tu wtedy do tych operacji. Dobra, tu wróćmy. I to wrzućmy, że jeszcze i więcej. Szybciej będą ten robić. Wykonywania projektu, potem do mnie to już nie będzie. Teraz obejść tylko wrzucimy bonus produktywności personelu, ewentualnie marketing. Wydatki pasażerów na franczyzy spożywcze. Mięsności.
Tempo budowy nie trzeba mi. Ani, a zobaczcie, już wyłudowali, no niemożliwe. A no tak, bo ja ich więcej zatrudniłem. Każę sobie po tym, że ich więcej teraz wziąłem do siebie. Bo oni teraz i tak nie mają co robić i sąsiedzą. Zawołamy 40. To ile tu w końcu u mnie zostanie, bo ja już dostępny usługodawcy. Czemu ja mam aż tyle 162? Przez 110, to ty mi wyścig odwołaj. Oj, 50 ma zostać. Właśnie, właśnie. O to chodziło. Dobra. A, to najpierw trzeba wyższe piętro, a potem... Trzeba to wyższe piętro dać je drogę, że 110 już... A ty po 1000, to... A, też po 1000. Żada mi to nie dała, ale chociaż wtedy to... Mogę sobie budować rękaw. Tak. Dobra, oni chociaż mają co do roboty. Klepać przez podłogę. Z różnych miejsc, kierunków, ojej. Nie, że to pochylnia, czyli że z jednego taśmociągu sobie, nie wiem, robię 3 na przykład, tak? Co tu chodzi? Nie wiem. Ale nie będziemy się zastanawiać nad tym akurat dzisiaj. Dlaczego? No to będzie tyle w tym live-onle. Więc to było na tyle w tym odcinku. Live-onle odcinku. A wy komentujcie, subskrybujcie. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia na razie. Cześć.